Moimi państwa gościem jest dziś europoseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Doktor honoris causa, collegium humanum, zdaje się. Profesor nawet. Nawet profesor. Panie profesorze zatem, rektor collegium humanum tymczasowo aresztowany, prokurator zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą. Takie informacje opublikował w weekend Newsweek. Newsweek, który zajmuje się sprawą collegium humanum. Chciałem, żeby pan się do tego odniósł na początku. No, bardzo przykra wiadomość. Mam nadzieję, że sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona. Na pewno 28 tysięcy studentów, która ta uczelnia ma, na pewno zasługuje na pełną wiedzę na temat tego, co się wydarzyło. Pan miał wiedzę na temat tego, że tam mógł się odbywać, jak pisze tygodnik Newsweek, ale też inne media, handel dyplomami na masową skalę, bo tak Centralne Biuro Antykorupcyjne określiło, co się działo w Collegium Humanum. To jest warszawska niepubliczna uczelnia, która ma kilkanaście filii w kraju i za granicą, ale ta współpraca z uczelniami za granicą odbywała się z placówkami, które de facto nie istnieją. O tym również tygodnik Newsweek pisał. Czy pan miał wiedzę na ten temat? Podobnie jak inny profesor honoris causa, były prezydent Czech Václav Klaus, nie miałem takiej wiedzy, czy podobnie jak częsty gość na tej uczelni podczas inauguracji, czy też zakończenia roku akademickiego kardynał Nycz. Takiej wiedzy oczywiście nie mieliśmy, dlatego też chciałbym, żeby ta sprawa została jak najszybciej wyjaśniona. Ale pan, panie pośle, pełnił tam ważne funkcje. Nie wiem, czy jeszcze pan obecnie jest, czy do niedawna był prezydentem konwentu Collegium Humanum, bo w 2022 roku na pewno pan był. Tak, no, w tym konwencie również byli, to od razu zaprzeczam, że ta uczelnia była sprofilowana tylko na jedną partię polityczną. Byli na przykład burmistrzowie Mokotowa, Śródmieścia, Targówka, a więc politycy Platformy Obywatelskiej. I tutaj chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, że ten konwent, gdzie zresztą byli również szefowie izb pielęgniarskich, znani lekarze, komendant głównej uczelni Straży Pożarnej w Polsce, który teraz jest komendantem głównym Straży Pożarnej. A więc jak widać, tutaj nie było żadnego klucza, klucza politycznego. O tym chciałem za chwilę porozmawiać, ale chciałem o pana zapytać, bo pan był wysoko w strukturach tej uczelni i właśnie chciałem uściślić, czy pan jeszcze jest tym prezydentem tego konwentu? Bo ja panu czytałem, że pan był wręcz współzałożycielem tej uczelni. Tak pisał Onet. No właśnie, a rektorem tej uczelni był, czy jest nadal, Paweł Czy. No i lista zarzutów wobec tego rektora jest bardzo długa. No, prokurator zarzuca mu popełnienie aż 30 przestępstw. Rektor miał m.in. przyjmować korzyści majątkowe w zamian za wystawienie poświadczających dokumentów ukończenia studiów dyplomowych. No właśnie, chodzi o te dyplomy MBA, które uprawniają do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Media pisały o tym, że ta uczelnia była taką kuźnią dyplomów dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pan słusznie zauważył, że te dyplomy MBA otrzymywali również politycy Platformy Obywatelskiej. Ale wie pan, handel dyplomami na masową skalę brzmi bardzo poważnie. Pan był wysoko w strukturach tej uczelni. No i zastanawiamy się, czy pan miał wiedzę, czy pan był zaskoczony tym, co ujawniono. Byłem bardzo zaskoczony, dlatego trzeba tą sprawę jak najszybciej wyjaśnić. Konwent to ciało honorowe. Tam byli różni ludzie, przedsiębiorcy, a znani również. No i nikt o niczym nie wiedział, panie profesorze? Jeszcze raz to wręcz nieprawdopodobne, bo handel na masową skalę, czyli jak tutaj już CBA mówi o tej masowej skali, no to rozumiem, że ta wiedza nie mogła być zupełnie tajemna, że to nie była tylko działalność jednego rektora Pawła Czy. Panowie się też dobrze chyba znają, bo sporo zdjęć w sieci państwo razem publikowaliście. I co? I rektor was tak po prostu państwa oszukiwał? To są zdjęcia, to były zdjęcia z różnych uroczystości na uczelni, gdzie czasem, podobnie jak szereg innych osób, występowałem z przemówieniami do studentów. Konwent był strukturą społeczną, honorową,
nie wchodził w sprawy uczelni, dlatego tym bardziej podkreślam, że trzeba te wszystkie sprawy dogłębnie wyjaśnić. A czuje się pan oszukany w takim razie? No, na pewno ta sytuacja jest absolutnie niekomfortowa i to nie ma dwóch zdań. A pan rodzinnie jest związany z zatrzymanym rektorem? Nie, wbrew temu, co w mediach pisano, że to czasem pisano, że brat, czasem pisano, że jest moim synem, czasem pisano, że jest moim bratankiem. No, jest taką samą moją rodziną jak Michał Wróblewski. W tym sensie, że wszyscy ludzie to bracia, to tak, ale żadnych wielkich podobieństwa nie ma. Czy może pan dzisiaj powiedzieć po tych informacjach, po tym jak głos w tej sprawie przecież zabrała prokuratura, jak zadziałało Centralne Biuro Antykorupcyjne, że to co działo się na tej uczelni to była patologia? Znaczy, na pewno trzeba to wyjaśnić. Ja nie chcę nikogo skazywać przed wyrokiem. Te zarzuty są poważne. Pan rektor ma prawo do obrony i na pewno, podkreślam, blisko 30 tysięcy studentów zasługuje na to, żeby te sprawy zostały bardzo dogłębnie wyjaśnione. To nie może być żadnego światła cienia. Czy Jarosław Kaczyński, panie pośle, powinien ustąpić z funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości? Nie. A szanuje pan zdanie profesora Andrzeja Nowaka? Bardzo szanuję pana profesora Andrzeja Nowaka. W tej sprawie się nie zgadzam. Przypomnę, że lat temu 9 napisał dość podobny artykuł, gdy wzywał do ustąpienia prezesa Kaczyńskiego, a po tym artykule wygraliśmy dwukrotnie wybory parlamentarne, dwukrotnie wybory prezydenckie, wygraliśmy wybory europejskie pierwszy raz, samorządowe szereg razy. Wtedy pan profesor Nowak wskazał jako tych następców prezesa Kaczyńskiego Krzysztofa Szczerskiego i Bartosza Kownackiego. Teraz ma... Pan mi przypomniał, bo ja pamiętam, że akurat pan profesor Andrzej Nowak wskazywał tych polityków. Ja pamiętam, że profesor Nowak w 2015 roku był na giędzie kandydatów, ewentualnych kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 rokiem, więc być może to urażona duma pana profesora, tak niektórzy wskazują. Myślę, ale co to nie jest małostkowy, ja go bardzo szanuję jako historyka i wybitną postać. Natomiast tutaj, gdy chodzi o tą diagnozę polityczną, to się nie zgadzam, a ma pan rację, pański kolega dziennikarz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Krzysztof Skowroński, pamiętam jak nie chcę powiedzieć, że forsował czy promował, ale tak zastanawiał się publicznie, czy może warto go wystawić wtedy. Andrzej Nowak pisze, że Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. To oczywiście napisał również, że muszą znaleźć zmiany w przywództwie partii. Wymienił dwa nazwiska, Patryk Jaki i Przemysław Czarnek. Te dwa nazwiska, o którym pan powiedział, panie pośle, czyli Bartosz Kownacki i Krzysztof Szczerski, tak? Rozumiem. Tak, tak. No to wiadomo, w jakich oni miejscach dzisiaj są. Tutaj nie sposób mówić, żeby byli jakkolwiek liderami Prawa i Sprawiedliwości. A co z Patrykiem Jakim i Przemysławem Czarnkiem? Co pan o nich sądzi? Ciekawostka. Ja wczoraj rozmawiałem z panem ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej przy ONZ, panem Krzysztofem Szczerskim. Przypomniałem mu tam ten artykuł. Nie pamiętał w ogóle nie pamiętał tego, że był kandydatem na lidera Prawa i Sprawiedliwości. Roześmiał się. Natomiast, no cóż, no, zarówno pan minister Przemysław Czarnek, jak i Patryk Jaki, europoseł, to na pewno ważne postacie obozu Zjednoczonej Prawicy. Natomiast tutaj nikt nie kwestionuje leadershipu, przywództwa Kaczyńskiego. No, prezes Kaczyński sam, mam wrażenie, zakwestionował niedawno swoje przywództwo. Oczywiście mówię to w dużym cudzysłowiu, ale chodzi mi o wypowiedź dotyczącą tego, że to jest jego ostatnia kadencja, już nie będzie ubiegał się o prezesurę w Prawie i Sprawiedliwości. No ale już kilka dni temu znowu pan prezes na konferencji prasowej przy Nowogrodzkiej mówił inaczej, że jeśli politycy partii go wybiorą, no to on się nie będzie uchylał i będzie nadal tę funkcję pełnił. No, pytanie, czy to jest jeszcze droga do kolejnych zwycięstw Prawa i Sprawiedliwości? No, uważam, że tak. Ja wierzę, że tak. Pan prezes Kaczyński po wyborach mówił do mnie, że jednak będzie chciał poprowadzić Prawo i Sprawiedliwość do zwycięstwa. Jego odejście nie wchodzi w grę. Myślę, że jest postacią, która jednak jest takim, jest i przywódcą, ale także jest kimś, kto jednoczy, kto powoduje, że jednak jesteśmy jedną drużyną. Ja nie widzę w tej chwili żadnej osoby, żadnego lidera, który mógłby
mieć właśnie takie cechy. No to może źle to świadczy o Prawie i Sprawiedliwości, bo nie ma tam osoby, która mogłaby godnie Jarosława Kaczyńskiego zastąpić. No może na jest pewno, problem z ławką. Na pewno partii. Nie jest to dyskusja na teraz. W czasie, kiedy jesteśmy w opozycji, trzeba zwierać szeregi, trzeba szukać tego, co łączy, a nie spekulować o następcach Jarosława Kaczyńskiego. Profesor Nowak mówi, że Prawem i Sprawiedliwością trzeba wstrząsnąć. Ja też czytam doniesienia nieoficjalne niektórych mediów, na przykład tekst Joanny Miziołek w tygodniku Wprost, gdzie jeden z działaczy mówi tak, w partii trwa agonia. Działacze uważają, że powinna przyjść zmiana pokoleniowa, bo inaczej nigdy nie wrócimy do władzy. Nikt nie wziął odpowiedzialności za naszą przegraną. Prezes powiedział, że bierze to na siebie. I co się stało, pyta działacz. Nie ma żadnej refleksji w partii. I kolejna opinia dość mocna. Jarosław zamyka nas w twardym elektoracie, nie poszerza partii. Dziś prezesowi nie ma kto powiedzieć, że powinien odejść. Wszystkie osoby w jego otoczeniu dbają o swój interes. Ja na to odpowiem bardzo politycznie. To znaczy, mamy w tej chwili przed sobą wybory samorządowe i wybory europejskie. To nie jest czas, kiedy formacja polityczna, która ma aspiracje do rządzenia, zajmuje się sama sobą i roztrząsaniem kampanii wyborczej. A po drugie, uwaga, jak pan doskonale wie, inaczej niż w wyborach prezydenckich, a także parlamentarnych, zwłaszcza ostatnio, frekwencja w wyborach samorządowych i europejskich jest niższa albo znacznie niższa. I w tej sytuacji akurat ten twardy elektorat, na który niektórzy narzekają, jest bardzo potrzebny, bo właśnie twardy elektorat może decydować o wyniku w wyborach przy niższej frekwencji. No, twardy elektorat wszystko zniesie, jak się mówi, ale żeby wygrać wybory, to parlamentarne przede wszystkim, to trzeba się otwierać na nowe grupy wyborców, a nie zamykać się w tym tak zwanym twardym elektoracie. Zdaje się, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość na to żadnego patentu, pomysłu nie ma. Jednak też demografia, zmiany demograficzne, o których też mówił prezes Kaczyński, jest przeciwko państwu, bo młodzi ludzie na Prawo i Sprawiedliwość głosować nie chcą. To jednak przypomnę kalendarium, chronologię, wybory parlamentarne 2027, a wybory samorządowe europejskie no, zapasem za półtora miesiąca. Politycy PiSu twierdzą, że one są przegrane de facto. Te wybory. Nie wolno tak nigdy mówić. Na pewno będziemy walczyć, żeby utrzymać władzę w co najmniej kilku sejmikach. Wybory europejskie udało nam się wygrać pierwszy raz w historii 5 lat temu. Będziemy teraz też o to walczyć. Natomiast w moim przekonaniu naprawdę musimy dokonać bardzo głębokiej refleksji nad tym, dlaczego uzyskaliśmy tak dobry wynik. 7 600 000 ludzi nas głosowało, za to dziękujemy, ale dlaczego przegraliśmy? Ale przed chwilą powiedział pan, panie pośle, że właśnie nie powinniście teraz roztrząsać właśnie, tego, dlaczego utraciliście władzę, a nie zajmować się sami sobą. A ja mam wrażenie, że państwo... po wyborach europejskich, że państwo, ale teraz też się zajmujecie państwo sami sobą, bo no, doszło do zmian w delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Profesor Legutko odwołany, awans Dominika Tarczyńskiego. Niektórzy byli zaskoczeni, sam pan dobrze wie, tą zmianą właśnie było spotkanie z europosłami w Centrali Prawa i Sprawiedliwości. Nie wszyscy, zdaje się, byli zadowoleni z tych zmian. No właśnie, a pan był zadowolony czy nie? No, powiem w ten sposób, że decyzja Jarosława Kaczyńskiego miała związek z wyborami europejskimi. Chodziło, jak rozumiem, prezesowi o zdynamizowanie funkcjonowania delegacji polskiej w ramach EKR-u. Rozmawia pan w tej chwili z wiceprzewodniczącym delegacji nowym. Pan się cieszy, że będzie podlegał pod Dominika Tarczyńskiego? To nie jest doświadczony europoseł w przeciwieństwie do pana. Będę z nim na pewno dobrze współpracował. Zresztą tak samo jak dobrze współpracowałem z panem profesorem Legutką, którego cenię. Natomiast no, prezes uznał, że trzeba nowych ludzi do nowych wyzwań. I stąd taka właśnie decyzja. Mhm. Panie pośle, czy Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik to będą dobrzy europosłowie? No, nie są jeszcze kandydatami na europosłów. No, kandydatami na kandydatów na razie. Tak. Pan prezes Kaczyński nigdy mi nie mówił o tym, że będą kandydować. Natomiast oczywiście nie należy tego wykluczać. Myślę, że tak naprawdę listy kandydatów będą nie tylko przedstawione, ale będą stworzone. Także listy liderów list, także osoby liderów list będą decydowane po wyborach samorządowych, nie wcześniej. Ale pana zdaniem, czy Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński mają kompetencje odpowiednie, by
zajmować się polityką w Parlamencie Europejskim? Pytam, podkreślam, wieloletniego europarlamentarzystę, który na pewno ma zdanie na ten temat. Bardzo ich szanuję, natomiast decyzja, czy wystartują, to już jest decyzja prezesa Kaczyńskiego. Ja nie pytam o decyzję, bardziej o cenę, ale rozumiem, że tutaj pan będzie lawirował, nie chce odpowiedzieć na jednoznacznie na to pytanie. Nie do mnie należy przedstawianie kandydatów do Europarlamentu. Tym się zajmują przede wszystkim prezes Kaczyński i ścisłe władze Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast na pewno Mariusz Kamiński, jako człowiek, który miał jako szef MSWiA kontakty międzynarodowe, na pewno takie doświadczenie posiada, ale czy będzie kandydatem, to już ja na to pytanie pod koniec lutego nie odpowiem. Wiem, że bardzo do Europarlamentu chce kandydować Jacek Kurski, były szef TVP. No ostatnio Jacek Kurski opublikował tak zwany, współpracownicy Jacka Kurskiego mieli być odpowiedzialni za stworzenie raportu, który Jacek Kurski doniósł do Centrali Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. W tymże raporcie są wskazane porażki czy też utraty władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Tam ludzie Jacka Kurskiego piszą bardzo mocno o telewizji publicznej przejętej przez między innymi Michała Adamczyka czy Samuela Pereira, ale są też krytyczne uwagi w stronę Sztabu Prawa i Sprawiedliwości. Pan, słyszałem, zapoznał się z tym raportem. Czy pan się z nim zgadza, jak pan to ocenia? Zapoznałem się precyzyjnie z tym, co było na jego temat w mediach, z tymi streszczeniami medialnymi. Ja się nie chcę wypowiadać. Uważam, że wyciek tego raportu nie był rzeczą dobrą. W moim przekonaniu takie rzeczy powinniśmy załatwiać we własnym gronie. Natomiast nie będę się odnosił do poszczególnych test tego raportu. Ale on jest bardzo ważny. On liczy, wedle mojej wiedzy, około 130 punktów. W mediach opublikowano około 100. My w Wirtualnej Polsce również takie fragmenty opublikowaliśmy. Robiła to również Gazeta.pl i Onet. No, ale tam są bardzo mocne tezy. Tam na przykład jest napisane o tym, że sprawa Lex Tusk de facto przesądziła, że Prawo i Sprawiedliwość traci władzę. A bardzo dużo energii Prawo i Sprawiedliwość, ale też telewizja publiczna była już, zainwestowała w tę sprawę właśnie. I to był błąd podobno. Wedle ludzi Jacka Kurskiego. Taka jest teza tego raportu. Również część naszych zwolenników uważa podobnie. Natomiast myślę, że nie służy nam roztrząsanie przyczyn wygranej matematycznej, ale nie politycznej wyborów parlamentarnych. To nie jest ten czas. Myślę, że trzeba będzie, i to jest mój postulat, trzeba będzie ocenić wybory i parlamentarne, i samorządowe, europejskie razem, ale to dopiero po 9 czerwca. Jacek Kurski będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, jak mam rozumieć. Nic o tym. Jest to pewna część jego kampanii. Ja nic o tym nie wiem, żeby był. Nie słyszałem, żeby pan prezes Kaczyński wymieniał jego nazwisko, ale oczywiście każdy może się starać. Panie pośle, ostatnio powiedział pan, że rozmawiał z Mariuszem Kamińskim na temat tego, czy był pan ewentualnie inwigilowany systemem Pegasus. Rozumiem, że Mariusz Kamiński zaprzeczył i pan jest absolutnie pewien jego słów i nie był pan podsłuchiwany. Zacytowałem to, co do mnie powiedział, że jest to kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Takiego określenia mocnego, razy trzy kłamstwo, użył i za jego zgodą zresztą to przedstawiłem opinii publicznej. Cóż to, również wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo Jarosław Kaczyński mówił, że tego systemu miano używać tylko do walki z mafią zorganizowaną, z rosyjskimi czy białoruskimi szpiegami. Natomiast, ale są dowody na to, że Krzysztof Brejza, były szef sztabu Koalicji Obywatelskiej, był inwigilowany Pegasusem, a zdaje się, że pan polityk nie był żadnym szpiegiem. Nie do mnie należy wyjaśnianie tych spraw, ponieważ mam taką zasadę życiową, że nie zajmuję się służbami specjalnymi z nadzieją na wzajemność, chociaż być może to nadzieja płonna. Natomiast jest komisja do spraw Pegasusa. Zobaczymy, co Jarosław Kaczyński ma zeznawać 15 marca, tylko wie pan, ja pytam o te słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo się zastanawiam nad prawdomównością niektórych polityków. Bo ja pamiętam, że Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, który również współ... Michał Woś. Maciej. Maciej? Maciej Woś. Michał Woś.
suwerennej Polski, który uczestniczył w procesie zakupu tego systemu, mówił, że tego systemu w ogóle w Polsce nie ma, tak? Że chodzi o jakąś grę wideo. Później się okazało, że ten system był. No właśnie, dlatego moje pytanie o prawdomówność tego, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. No i też druga kwestia. No, Jarosław Kaczyński będzie zeznawał, więc oczy całej Polski będą skierowane na tę komisję. Czy ta sprawa pana zdaniem nie rozsadzi Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że nie. Myślę, że wielokrotnie wróżono koniec spisu. Nawet takie książki się ukazywały pod takim tytułem. Do tego nie doszło, to nie nastąpiło, więc również ta sprawa nie spowoduje końca PiSu. Natomiast co do wypowiedzi pana ministra Wosia, no, trudno mi tłumaczyć, interpretować. Być może uznał, że są pewne rzeczy, które powinny być tajemnicą państwową, ale naprawdę nie do mnie należy wyjaśnianie tego czy interpretowanie. Do Polski trafi 137 miliardów euro z KPO i polityki spójności, tak poinformowała szefowa Komisji Europejskiej, która była w Polsce niedawno. Uzna pan, że to jest sukces rządu Donalda Tuska? No, przede wszystkim sukces rządu Mateusza Morawieckiego. No nie, który... no, Mateusz Morawiecki nie doprowadził do tego, że środki zostały nam odblokowane, wręcz przeciwnie. Wniosek i jeszcze już po wyborach Komisja Europejska zapowiedziała, bodaj 9 grudnia, że te pieniądze będą. A to chodziło o 5 miliardów. Natomiast wypowiedź pani Ursuli Gertrude von der Leyen następuje w trakcie jej kampanii wyborczej, kiedy ona stara się o reelekcję, o to, żeby była ponownie przewodniczącą Komisji Europejskiej na kolejne 5 lat i objeżdża w tej chwili różne kraje europejskie, prosząc o poparcie, także poparcie rządu premiera Donalda Tuska. No, w związku z tym no, nic dziwnego, że takie dary chce. Czyli to nie przyjść. Sukces, jak rozumiem. Proszę? Nie jest to sukces pana zdaniem. Nie, no, jeżeli te pieniądze będą, no, to oczywiście dobrze, że one powinny być, ale tutaj nie chciałbym umniejszać te działania, które zostały podjęte i wnioski, które zostały przedstawione przez rząd Mateusza Morawieckiego. Będzie to wspólny polski sukces. To króciutko. Jarosław Kaczyński w 2021 roku mówił, że odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie. Dzisiaj Jarosław Kaczyński mówi, że Zielony Ład jest zły. Co się zmieniło? No, ja tylko przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim głosowało przeciwko Zielonemu Ładowi, a posłowie PO, PSL, Lewicy i przedstawicielka pana Szymona Hołowni głosowali za Zielonym Ładem. Ważne jest to, jak się głosuje, bo to tak naprawdę decyduje o ocenie. Bo dzisiaj można różne rzeczy mówić, także mówią to przedstawiciele koalicji rządowej, ale oni jednak Zielony Ład poparli, a jak widać po protestach rolników budzi on duże kontrowersje. Bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czernecki.